Namaste, radę, radę. Witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. To jest program Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj rozmawiam z Jego Świętobliwością Swami Bhakti Abhay Sridhar Maharajem. Radę, radę. I mam takie pytanie, ponieważ tutaj... A może zanim pytanie, to poproszę Was wszystkich o udostępnianie i lajkowanie tego filmu i wszystkich w ogóle filmów na kanale Tomasz Słodki Live, aby więcej osób mogło zapoznać się z tymi ciekawymi filmami, które tutaj Tomasz Słodki nagrywał w swoim studiu. I przejdę do mojego pytania, ponieważ ktoś nas zapytał, bo witamy się Radę Radę i Maharaj zawsze wita się i żegna tymi słowami Radę Radę z jednej strony. I pytanie, czym jest to Radę Radę? Dlaczego akurat w ten sposób się witasz? No, Radhe Radhe jest formą wołacza od imienia Radha. Rada jest integralną częścią Kryszny. Kryszna jest absolutem, więc Radha jest jego szakty, jest jego siłą wewnętrzną. W Indiach, a szczególnie we Vrindavan, z którym odczuwam bardzo dużą tożsamość, co roku tam jeżdżę i przebywam wiele miesięcy, wszyscy mieszkańcy tej uduchowionej wioski, a w zasadzie trudno mówić o wiosce, to jest 80 tysięcy ludzi, które tam mieszka, ale miejscowość ma nadal status wioski, więc mówimy wioska. Wszyscy mieszkańcy tej wioski postawiają siebie właśnie tą formą imienia Srimati Radharani, Radhe Radhe, co oznacza wiele rzeczy, oznacza witaj, oznacza, może mógłbyś się odsunąć z drogi, bo właśnie jadę swoją ryksą, dziękuję, proszę. Każdy może sam nadać treść temu, jednakże jest to, są to te dwa słowa, albo jedno słowo reduplikowane, powtórzone, które stanowi taką frazę powitalną właśnie w tym szczególnym miejscu we Vrindavanie. No dobrze, no ale wspomniałeś tutaj w którejś wcześniejszej rozmowie, że na początku byłeś związany z ruchem Kryszny, czy z ruchem Hare Krishna. W związku z tym te osoby, które związane są z tym ruchem, pozdrawiają się Hare Krishna, a ty się pozdrawiasz Radę Radę. I dlaczego akurat właśnie, czym jest to Radę Radę, co jest niezwykłego i takiego specjalnego akurat, że właśnie ten sposób witasz się? Co jest niezwykłego w Radzie? Faktem jest, że w latach 70. byłem jedną z takich sił, które rozpowszechniały kult Kryszny tutaj w Polsce. Jednakże w 81 roku wyjechałem za granicę, mieszkałem przez wiele lat za granicą i w zasadzie miałem rzadsze kontakty z Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kryszny. Stałem się wisznuitem w obrządku Gaudia, w obrządku bengalskim. W związku z tym, po moich pierwszych podróżach do Vrindavan, przyjąłem ten sposób postawiania, ponieważ za tym kryje się głęboka filozofia. Sanatana Dharmie, popularnie nazwanym hinduizmem, koncepcja prawdy absolutnej albo Boga, jak mówimy tutaj, zawiera w sobie dwójbiegunowość. To znaczy element statyczny i element aktywny. Tym elementem statycznym jest Kryszna dla tych, którzy są wisznajtami. Dla tych drugi element aktywny, energia, nazywa się Radha. Radha jest swarupa Shakti Kryszny, czyli jest jego wewnętrzną mocą, jego wewnętrzną naturą i siłą miłości. No właśnie, bo widzimy to, że w tradycjach wschodnich, czy tam w Sanatana Dharmie, w hinduizmie, wszystkie formy bóstwa, wszystkie formy
w świątyniach mają właśnie ten aspekt męski i żeński. Jest Shiva i Shakti, jest Lakshmi Narayan, jest Radha i Krishna, czy w Chinach, w Japonii jest ten element yin i yang, czyli ten element żeński i męski. Poza tym widzimy też to, że w Biblii, w Księdze Rodzaju jest wspomniane przy opisie stworzenia, że jeśli dobrze pamiętam tak z pamięci, stworzyłem człowieka na nasz obraz, to jest dość ciekawe, ponieważ jest forma mnoga, stworzyliśmy człowieka kobietą i mężczyzną, czyli to jakby implikuje to, że absolut, czy Bóg, czy ten wymiar boski składa się z tych elementów właśnie żeńskich i męskich. Co jest niezwykłego akurat w tym aspekcie żeńskim w kontekście Sanatana Dharmy, że z tego, co mi wiadomo, on jest ci bardziej bliski, a zewnętrznie czy powszechnie można powiedzieć, że jesteś członkiem ruchu Kryszny, czyli jakby tego aspektu męskiego, więc może wyjaśnisz tą kwestię, bo jest to dość ciekawe. Nie, no, w tym stwierdzeniu zawiera się pewne porozumienie, ponieważ nie ma niczego takiego jak męski ruch Kryszny, ponieważ wszystkie bóstwa albo absolut, który ukazywany jest w różnych aspektach, jako bóstwa, albo jak tutaj byśmy powiedzieli, jako wyobrażenia bóstwa, jest zawsze przedstawiany w sposób dwubiegunowy, co znajduje swoje oparcie w Wedach, które są świętymi księgami Indii, których nikt nie podważa, i tam ta dwubiegunowość wszystkiego, co jest, wszelkich przejawów egzystencji, jest podkreślana, i to ta dwubiegunowość różnych przejawów egzystencji otrzymuje formy postaciowe. Po prostu jest postaciowana jako osoba męska i żeńska. Czy moglibyśmy w takim razie powiedzieć, że zrozumienie Boga w hinduizmie jest personalne? Jak najbardziej. Czyli to jest jakby wbrew temu, co powszechnie się sądzi o hinduizmie, który podobno jest monistyczny, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, które jest jedyną religią personalistyczną. Nie, jak najbardziej. Sanatana Dharma jest jak najbardziej personalistyczna w swoim ogóle, jakkolwiek zawiera w sobie różne prądy impersonalistyczne. No, jednakże, jeżeli spojrzymy na to procentowo, no to jest tak zwane, nazwijmy to dla uproszczenia, religia ludów czy narodów Indii jest jak najbardziej personalistyczna i przepełniona osobami, osobowością. Także stąd mamy te wszystkie osoby, ponieważ uważa się, że absolut przejawia się poprzez różne osobowe formy. W zależności od tego, na jakim planie się przejawia. Czy na planie materialnym, czy na planach subtelnych, czy w rzeczywistości duchowej, ale zawsze istnieje tam ten podział, powiedzmy. W świecie materialnym, czy na planie materialnym, ten podział jest taki, można powiedzieć, zauważalny, natomiast i można powiedzieć, nie jest wymienialny. Po prostu Kryszna jest Kryszną, a Radha jest Radą. Czarny jest czarnym, a białe jest białym. Natomiast na planie duchowym, w świecie duchowym, absolut może przejawiać się w dwóch postaciach. Może być jednocześnie i czarnym, i białym. Może być jednocześnie Radhą i Kryszną. W zależności od nastawienia i percepcji czciciela, który z tych aspektów absolutu staje się dla niego bardziej atrakcyjnym i wywiera większy wpływ na jego życie. W związku z tym taki jest mój przypadek. Kiedy pojechałem do Indii, pojechałem do Vrindavan
i spotkałem się z czcicielami Radhy i Kryszny. Kiedy poznałem ich bliżej, okazało się, że ich spojrzenie jest takie, że energia jest tym, co ożywia to, co jest statyczne. Kryszna albo Bóg jest, skupia w sobie wszystkie energie w stanie uśpienia, ale kiedy pragnie ekspandować, wtedy manifestuje z siebie swoją energię. I źródło tej energii, ta jego wewnętrzna natura, nazywana jest między innymi, albo może przede wszystkim, Radharani. Co jest takiego niezwykłego czy specjalnego w Radharani, że z tego co mi wiadomo, ona jest ci bardziej bliska? Czy można by powiedzieć, że jesteś wielbicielem Radharani bardziej niż czegokolwiek innego, czy akurat w ramach całego hinduizmu, czy Sanatana Dharmy? Każdy Krishnaita, bo takim jestem, Vishnuita czy Krishnaita, ogólnie nie ma różnicy, jakkolwiek szczególnie pewne różnica jest, ale to jest rozmowa na inny raz. W każdym razie Krishnaita może w pełni zrealizować czy doświadczyć swojego wewnętrznego bytu, kiedy rozumie, że całość przejawienia jest dwubiegunowa i że jest energetyk i że jest energia. Jest źródło energii, jest energia. Źródło energii określa się jako Krishna, czyli jako wszystko, co jest, a energię określa się jako Radha, czyli to, co jest działające. Bóg jest statyczny w swojej postaci jako Krishna, a Bóg jest aktywny pod swoją postacią jako Radha, ponieważ nie ma żadnej różnicy w istocie pomiędzy Radą i Krishną. Jakkolwiek istnieje subtelna różnica w smaku. Radha, żeby tak proszę powiedzieć, smakuje w inny sposób niż Krishna. Rada jest uosobieniem miłości. Teraz jeśli ktoś ma takie specyficzne nastawienie, że przemawia do niego bardziej moc miłości niż spekulacja filozoficzna, wtedy dla niego bliższym staje się ten aspekt bóstwa, który nazywa się Rada. Jakkolwiek w istocie nie ma to żadnej różnicy, ponieważ nie ma w substancji, w istocie różnicy między Radą a Kryszną. To jest tylko pozorna różnica, która może być zrozumiana poprzez wewnętrzne samospełnienie i samorealizację. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że to jest jak dwie strony tej samej monety, której nie możemy oddzielić od siebie? Nie wiem, co zapytać tak naprawdę dalej po takim wyjaśnieniu. Nie jest to żadna koncepcja. Radha i Krishna koncepcja nie jest niczym absolutnie nowym, ponieważ ani jakimś indyjskim w swoim źródle, ponieważ te ślady tej dwubiegunowości wszystkiego, co jest, całego stworzenia, znajdujemy w każdej tradycji. Człowiek jest tak ukonstruowany, że usiłuje sobie wyjaśnić swoją rzeczywistość taka, żeby był w stanie ją udźwignąć. W związku z tym mamy to, co nazywamy wierzeniami religijnymi, kultami, filozofią. Ci, którzy są bardziej spekulatywni z natury, mają skłonność do filozofii, czyli jakby to rozłożyć na czynniki pierwsze, do umiłowania mądrości. Natomiast ci, którzy są bardziej uczuciowi, mają skłonność do przeżyć religijnych, do przeżyć mistycznych. Obydwa rodzaje tych ludzi poszukują
odpowiedzi na to samo pytanie, kim jestem, czym jest ten świat, co tu się tak naprawdę dzieje. W związku z tym, wszystkie tradycje mistyczne, wszystkie religie i wszelkiego typu rozważania filozoficzne są z natury dobre i niezbędne. I jeszcze raz powtarzam, opierają się na dwójbiegunowości tego, co jest. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że Radharani jest przejawieniem miłości, a Kryszna jest umiłowanym? No, tak można by powiedzieć. W literaturze religijnej Indii, w literaturze wisznuickiej, tak właśnie te dwie postacie absolutnie są przedstawione jako kochankowie związani węzłami miłości, gdzie Kryszna jest umiłowanym, a Rada jest miłującą. Technicznie to się nazywa Ashraya i Vishaya. Vishaya jest obiektem uwielbienia, to jest Kryszna, i Ashraya to jest schronienie i tego uwielbienia, i to jest Rada. Także czciciel Radhy i Kryszny, Vishnuita albo Vaishnava, postrzega absolut w ten sposób, jako obiekt uwielbienia i jako coś, co umożliwi, aby to uwielbienie mogło się w pełni przejawić. Kryszna, Vishaya, Radha, Ashraya. No dobrze, a to wróćmy do Vrindavan. Bo Vrindavan jest takim dość specyficznym i szczególnym miejscem dla Gaudiya Vishnuizmu. Jest królestwem Radhy. Krishna ma różne rzeczy w swojej opowieści o Krishnie. Możemy przeczytać różne rzeczy, które on robi. Spędził tam dzieciństwo. Później został królem, opuścił Vrindavan. Został królem w Dwarace. Natomiast Radharani zawsze jest w tym Vrindavan. Nigdy go nie opuszcza i mówi się, że to jest tak naprawdę, ona jest królową Vrindavany. Krishna jest jakby mniej ważny. Dlaczego ten aspekt, czy ten rodzaj religijności, czy duchowości, czy mistycyzmu, który właśnie jest skupiony wokół Vrindavany, czyli miejsca, w którym dominująca jest Radharani, jest tak ważny dla tej tradycji duchowej? Tradycja Chaitanya Mahaprabhu albo Vishnuizmu Chaitanya opiera się na kulcie Rady i Kryszny, gdzie ich wzajemne relacje, związek miłosny jest źródłem wszystkiego, co jest. Taka jest centralna teza tej szkoły filozoficznej. Co Rada jest uosobieniem albo upostaciowaniem miłości, więc ci mieszkańcy Vrindavany, popularnie nazywani Brijbasi, są zauroczeni słodyczą Kryszny. Mniej interesuje ich jego majestat, ponieważ w pozycji majestatu Kryszna jest absolutnym, jest Bogiem, natomiast z pozycji słodyczy jest tym, który daje wszystkim możliwość odczuwania absolutnej przyjemności i słodyczy. I ten aspekt wisznuizmu jest istotą tej linii. Słodycz. Ponieważ Rada jest uosobieniem tej słodyczy, miłość jest słodyczą natury, dlatego we Vrindavanie, w tym okręgu, który jest, ma około 40 mil kwadratowych,
wszyscy wyznawcy Rady Kryszny w zasadzie mają większe przywiązanie do postaci Radharani, ponieważ bez niej te wszystkie rozrywki, jakie Bóg odgrywa ze swoimi energiami, wewnętrznie nie byłyby możliwe. Ona jest źródłem tych wszystkich energii. Ona jest źródłem wszystkich gopi. Zgodnie z teologią, wszystkie pasterki z Vrindavany są ekspansjami Radharani. Innymi słowy, źródło miłości promieniuje pod postacią pasterek. One są jej odzwierciedleniami. Także wielbi się w tamtym rejonie same źródło jestestwa, ponieważ, jak mówiliśmy wcześniej, miłość jest siłą twórczą. Natomiast Bóg, Absolut, musi dbać o to, aby był ład i porządek. Musi pilnować prawa. Możemy tutaj taką paralelę zrobić do tego, co mówił Jezus, kiedy przyszedł. Kiedy faryzeusze powiedzieli, że a napisane jest w piśmie, a prawo mówi, a Pan Jezus powiedział, a ja wam daję nowe przykazanie, przykazanie miłości. W ten sposób wskazał na to, że miłość ma precedens przed prawem. I to jest to, co jest istotą mojej praktyki duchowej. Miłość ma pierwszeństwo przed prawem, ponieważ Bóg, który jest majestatem, jest związany prawem, które sam ustanowił. Natomiast miłość nie zna żadnych granic. W miłości wszystko jest możliwe. Miłość może wszystko wywrócić. Dlatego, ponieważ moja natura jest taka, że uczucia zawsze odgrywały wielką rolę w moim życiu, w związku z tym stało się dla mnie naturalnym, ażeby przyjąć to spojrzenie w swoim duchowym poszukiwaniu. No ale niektórzy nie zgadzają się z takim wyjaśnieniem. Mówią, że praktykujący, którzy podążają takim zrozumieniem, lekceważą prawo, przepisy, zasady, reguły, w związku z tym ich religijność jest pozbawiona fundamentu, tak naprawdę jest tania. Frywolna, nic nie warta, wręcz heretycka. Jak komentowałbyś taki argument? Nie wiem, czy to trzeba jakoś bliżej komentować, dlatego że każdy z nas ma tęsknotę za szczęśliwością i każdy ma prawo, ażeby tą szczęśliwość osiągnąć. Warunkiem niezbędnym jest tylko to, ażeby zrozumieć, że nie może to się odbywać kosztem innych. To, co robię, z tym materiałem, który otrzymałem od Boga, z tym ciałem, które jest moim mieszkaniem, jest moją własną odpowiedzialnością. I nie jest dobrze, jeśli jakieś siły z zewnątrz chcą odebrać mi tą swobodę. Dlatego powiedziane jest, że wszelkie formy zorganizowanej religii w zasadzie są sprzeczne praktyce życia duchowego, ponieważ stawiają precedens prawa nad przejawami uczciwości. Jednakże Chaitanya Mahaprabhu 5 lat temu powiedział nie, to jest niewłaściwe. Właściwe jest to, że uczucie, które jest czyste, jest zgodne z prawem. I to nastawienie powoduje, że nie łamiemy boskiego prawa, ale jednocześnie otrzymujemy ten smak, jakiego nie moglibyśmy inaczej doświadczyć, gdybyśmy tylko kierowali się literą boskiego prawa, które prowadzi do życia cnotliwego. Natomiast naszą tęsknotą jest, ażeby osiągnąć wiecznotrwałą szczęśliwość. Na tym polega
uważam, ważna różnica. Czyli co, można powiedzieć, że, jak to się mówi po angielsku, miłość jest celem i miłość jest drogą. Tak uważam. To jest moje spojrzenie i tak wygląda moja praktyka. A jaka jest miłość, to znamy tą z Biblii, z drugiego listu do Koryntian, gdzie jest opisana, jaka jest miłość. Czy z tą definicją zgodziłbyś się z tą definicją, która jest tam opisana, która jest podana? Że gdybym miał moc przenosić góry, a miłości bym nie miał, byłbym bezużyteczny, tak parafrazując te słowa? No absolutnie, jak najbardziej. To jest posłanie dla tych, którzy są, uważają się za uczniów Jezusa. To jest zobowiązujące posłanie i dla mnie koniec dyskusji. Czyli życzymy wszystkim miłości, doświadczenia miłości, zwłaszcza w tym boskim wymiarze. Moim gościem był Jego Świętobliwość Swami Bhakti Abhay Sridhar Maharaj. Daj radę. Jesteśmy na kanale Tomasz Słodki Live. To był program Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Zachęcam wszystkich do udostępniania i lajkowania tych filmów dalej. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Namaste i Jai Shri Radhe. Inspirujące rozmowy, ciekawi ludzie, niesamowici goście. Zapraszam Was serdecznie do oglądania mojej telewizji. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia, to subskrybujcie nas na YouTubie i polubcie na innych kanałach w mediach społecznościowych. Dzięki i do zobaczenia.